Dzień dobry ogółem. Watch News 566. W sumie to dobry wieczór, bo jest zaraz 22, ale chuj. Sobie uznałem, że zrobię takie, nie wiem, pierdzielnik Wojtucha 2024 i wam pokażę mój pierdzielnik aktualny. I mój ryjec tutaj po goleniu trochę i ten, jako tak oto wygląda, ale będzie dzisiaj z pierwszej osoby, no to zaczniemy tutaj sobie od łazienki, od kibla, nie? W miarę postarałem się też tu posprzątać, żeby nie było aż takiego syfu, no kibel jak kibel. Tak o jakieś tam kosteczki czy też ta, niezłe sprzątanie, no, jest na bieżąco korzystane, że tak powiem. Trochę zapasu papieru. Tutaj jakiś tam ręcznik taki generalny do ciała, muszę sobie jeszcze zainwestować w taki do włosów, bo tu mam taki do twarzy, to jest trochę zdezelowany, to jest trzeba, a i w tym roku to ja będę inwestował, i taki zdezelowany ręcznik, ale służy mi jako mata tutaj łazienkowa, taka ala. No bo w sumie niby mogę na matę łazienkową wydać, ale po co jak mam. No i taka szmatka tam do mycia naczyń. Tu jeszcze jakieś miotełki, niemiotełki do tam zamiatania rzeczy różnego. No i co tutaj, taka umywalka, tutaj krem. W ogóle krem spoko rzecz do odrażniania rury, jeżeli chodzi. No od kibla to wiadomo, chociaż w sumie nigdy nie miałem takiej sytuacji, powiedzmy. aż tak. Chyba, że nie wiem. Kurde, przyjdzie jakiś mocardy, mocarz i odwali mocardę. Co wywagować tę gąbeczka, tutaj jakiś jeden szampon generalnie do wszystkiego i do włosów. I tyle. No, tutaj już lusterko widziane, tutaj jeszcze jakieś tam detergenty właśnie do czyszczenia specjalnie. I tam Airwick zapachowy, bo czasami różnie może pachnie u mnie. No i moja morda już, weźmy, nie pokazujmy, tylko zjeba. Tutaj co, w ogóle tutaj śmieszna sprawa, bo to jest moja aktualna golarka, to jest moja stara golarka, jeszcze taka przewodowa, która była taka, pro pokolenia, łapa. Gimper by coś o tym powiedział. Aleluj. I generalnie jest spoko sprawna, tylko że jeżeli chodzi o główkę, u mnie też w ogóle śmieszne z golarkami, znaczy tutaj to akurat, no wiadomo, widać, że jest takie małe, w miarę ostrze i po prostu nakładki różnorakie. Ale tutaj na przykład, jak mamy główkę, może o, tutaj będzie dobrze widać, jak mamy główną główkę, to w ogóle nic nie bierze. Ja cały czas muszę używać tego wysuwanej małego ostrza, że tak powiem, coś takiego. I wtedy faktycznie łapię ten zarost, tylko że uwaga, tutaj się zrobiła dziurwę. Ale patrz na tą dziurwę tutaj. Dziurwa! Kurwa! Wtedy jak przejeżdżałem sobie po mordzie, to mnie to fest bolało. No tutaj jeszcze co, jakieś kurde zapachowe rzeczy, bo oczywiście śmierdzę. Jakiś tam krem do ciała. Trochę na ust, no, właśnie jak tam stan moich ust, znaczy... Może być. No i tam jakieś zęby. Od czasu do czasu umyć trzeba. I grzebień taki biedny jak na moje włosy niby, ale już jestem na tyle przyzwyczajony, że używam po prostu. Tak, no i co, fery do mycia naczyń, mydełko, coś takiego. No i ileż można pierdzielić o łazience. No, dobra, zgasimy światło, żeby trochę tu nie marnować. To w ogóle taki fajny myk, właśnie, bo generalnie jak teraz mieszkam w akademiku, mam teraz taki pokój, że mam swoją jakby łazienkę. Wcześniej mieszkałem tak, że była, jak macie tutaj pokój, nie? To wyobraźcie sobie, że na przykład, w sumie z tej strony by było spoko, albo z tej, a obojętnie, no na przykład po tej stronie są drzwi, koło siebie macie drugi pokój i po prostu dzielicie łazienkę między pokojami, coś takiego, nie? No to raczej, nie wiem jak to jest powszechna praktyka, ale w Szczecinie akurat, w moim akademiku i byłem jeszcze dwóch, to no, dosyć powszechne, nie? No wiadomo, no jakoś tanio, bo studencku trzeba żyć. Z tego względu, dlatego tutaj nie ma typowo kuchni, tylko znaczy jest taki przedsionek jakby z lodówką, no ale to zaraz pokażę. Jedyne co jest dziwne, to tak dziwnie wchodzą ciężko te drzwi. Trochę to jest sus. Ale na ogół mam otwarte, jedynie co zasłaniam do prysznica, też tutaj widać, że mamy tutaj klamkę, to można sobie też zakluczyć, chociaż czasami to się może bugować. Ale raczej nie powinniście się zatrzasnąć, także git.
Dobra, no i co wy tu jeszcze mamy? Właśnie, w ogóle tutaj nie mam pokoju na klucza, tylko na kartę, którą co dwa dni muszę doładowywać, żeby w ogóle mieć prąd tutaj na czujkę. O, nawet mogę teraz pokazać, że jak tak to się będzie świecić. Świecić cooldown to jest jakieś 2 minuty i potem się wyłącza, a tak to sobie załączam kartę. Tutaj akurat załączyło normalnie. I normalnie jeszcze taki jest dźwięk, taki tuk, że się przyłącza. Bo też ciekawostka, jak wyjdziecie bez niczego, ja teraz tego nie będę robił, żeby się nie zaczasnąć, to automatycznie jak domkniecie drzwi, to ku nic, nie ma wejścia. To jest w miarę przemyślane jeszcze, może, jak w razie czego można sobie zakluczyć, no bo wiadomo, różnie bywa, nie? Ale na ogół raczej nikt tu się nie wparuje, mam nadzieję. A dalej, no to tutaj jak już mówiłem, taki przedsionek, powiedzmy pseudo kuchnia, pseudo nie, jakieś picie, czajnik, z czajnikiem to w ogóle śmieszna sprawa, czajnik działa, tylko że dlatego tu mam ręczniki papierowe powsadzane, bo tu mi przecieka trochę. Z jednej strony Wojtuch debilu, kup sobie nowy czajnik, ale z drugiej po co, jak działa, jedynie trzeba o tym pamiętać. Może kiedyś jak się będę przenosił na jakieś takie mieszkanie pełnowymiarowe, powiedzmy. Ciekawe, jaki to będzie w moim przypadku pełnowymiarowe, zobaczymy. Nie wiem, byleby była w sumie tak naprawdę do szczęścia. Ja teraz sobie mieszkam 2 lata, znaczy też z paroma wymianami pokojów, chłe. To nie wiem, do szczęścia tak naprawdę mi jeszcze brakuje kuchni. Ewentualnie przydałby się taki oddzielny pokój, właśnie taki gościnny, taki salon, ewentualnie taki, nie wiem, pseudonagrywkowy, no bo tutaj no jedynie to stanowisko lewo też uda się upchnąć. Wcześniej to w ogóle możecie teraz zobaczyć zdjęcie być może, że wszystko uwaliłem tutaj i to też było zabawne dosyć. Z tymi 2 monitorami i z tym fotelem w ogóle, ten fotel się zmieścił generalnie, bo tu jeszcze jest szafa cała, komoda i tak dalej, czy jak to tam nazwać. Było prawie że na styk, trochę tam jeszcze przesunęliśmy ze znajomym, tu w ogóle też jeszcze czekam na lokatora, podobno ma być jutro, także dobrze, że tak nie mam to teraz i miałem tu ugarnąłem, powiedzmy. To było dosłownie na styk, nie? I weź tu potem manewruj jakoś tam, słuchaj, krzesło czy coś tam, no bo człowiek nie będzie wiecznie siedział w stojącej pozycji, a tak to mam tutaj w przestrzeń. Dobra, ale po kolei jeszcze skończymy omawiać studencki tutaj przedsionek kuchenny, że tak powiem. No, także taka wada czajnika, ale działać działa. Jeszcze ewentualnie czasami jak jakiś lokator, nie, najlepiej to ja miałem z jednym lokatorem, jak miał opiekacz taki, żeby sobie można robić sandwicze. To też spoko sprawa, żeby sobie korzystać. O, i to też jest fajny patencik. I chyba sobie muszę, bo na razie mam lampkę, ale muszę sobie coś takiego do monitora, są takie lampki typowo, że podwiesza się na górę monitora, że właśnie można sobie tutaj zgasić światełko i nie marnując aż tak prąd, znaczy dobra, tutaj jest cały czynsz, więc wyjebane, jak na razie. Ale w każdym razie no nie trzeba włączać całego światła, żeby coś zrobić, tylko sobie włącza się takie małe światło i sobie kanapki można zrobić, prawda? Propo jeszcze do kanapek, dobra, teraz włączymy to dużo, żeby było widać wszystko pokazać. O, dobra, aż dostałem powiadomienie w jednej sprawie, świetnie. No to tutaj takie podstawowe rzeczy typu herbata, w ogóle tutaj mi się, cukier to ja mam od początku jak mieszkam w Szczecinie, teraz mi się dopiero kończyć zaczyna. No i herbata, chleb jakiś, tutaj naczynia, kubek z... Ja rzadko kiedy mało gotuję z uwagi, znaczy tak, ja generalnie nie byłem nigdy jakimś tam kuchmistrzem czy czymś. No, mi tam głównie wystarczy kanapki, ewentualnie trochę się uczyłem tam usmażyć makaron z jajecznicą i tyle, to chyba pik umiejętności kulinarnych, że tak powiem. No a tyle, żeby się najeść, prawda? No, nie wiem, nie mam jakichś mega wymagań, jeżeli chodzi o to, by było, powiedzmy, smacznie, bo na przykład gołąbków i bigosu ja wam nie zjem, bo bigos generalnie jako potrawa to jest dowód, dlaczego, to jest między innymi, to jest dowód polskości czasami, nie? Jebać, jaka nie mamy na kamerze. I tutaj jeszcze mamy jakieś garnki, nie garnki, jakieś pudełka, to aż takie widać. Trochę wysoko jest. O, dobra, potem weź to zamknij, cholera. No, tutaj jeszcze jakieś garnki do rzeczy. Może tak, jakbym tu jeszcze miał właśnie taką kuchnię, to bym bardziej był już skłonny, a... Znaczy, i tak mamy... Kurde, nie zamknę tego. O, jest. O, skoczyłem. Może aż tak tego nie widać, aleluj. Że jakbym miał taki swój, bo i tak jest dobrze, że mamy kuchnię na każde piętro w akademiku, no ale mimo wszystko no nie będę zajmować nie wiadomo ile czasu, no bo też są inni ludzie, prawda?
Tutaj może jeszcze się pochwalę szafą swoją. No szafa jak szafa. Taka o. Takie ciuchy aktualnie na zimę trochę podostawałem też rzeczy. Także o tyle spoko. Tutaj jeszcze jakiś z cosplayu, to możecie kojarzyć między innymi z Perko... Znaczy, jak robiłem na 2K22, tak. To chwilę się za Arena Jagara, tutaj Gyro, kapelusz. W ogóle za ten kapelusz dałem 100 zł, a... jakby te gogle były trochę lepsze niż kurwa kawałek bibuły. To może by jeszcze to uzasadniało cenę, a tak to... No musicie czasami uważać właśnie na te rzeczy, jak zamawiacie z Chin, że tak powiem, ale no... To chyba jedyna taka rzecz, jak zamawiałem z Chin i tak faktycznie mega się zawiodłem, a tak to chyba... No z tego względu, że też takie pojedyncze akcesoria zamawiam do ciuchów, to raczej było git generalnie. Tu jeszcze jakieś worki na świecie, nie ten... Czyszczące rzeczy i gdzieś tam pochowane buty, bo aktualne buty mam tutaj, zimówki. No i tutaj jeszcze jakieś... Właśnie, w ogóle tutaj jeszcze w reklamówie są takie fajne jedne buty, ale to zobaczycie może kiedyś. Dowiesz się w swoim czasie! Pierdol się. No i tutaj pochowane po szufladach też buciki, to jeszcze jakieś pudełko od ciast. Trzeba będzie umyć, bo szkoda marnować. No i tutaj jeszcze jakieś dwie pary. Także coś takiego. Tutaj druga połowa szafy trochę na cosplayowe rzeczy. Tak. Bo trochę już nie mam gdzie chować, dlatego że jeszcze mamy taką, powiedzmy, bardziej w domu szafę, że tak powiem. No i tutaj jeszcze zaraz moje stanowisko, to tak, o, to jest idealny pierdzielnik, bo tu mam dosłownie wszystko, tu mam jakąś kartę mieszkańca, tu mam jakieś płytę, tu w ogóle kupiłem, żeby z myślą, że no, będę sobie zabierał w podróż do czyszczenia okularów i innych pierdół, a w końcu mało kiedy zabieram, nie? No, to zawsze spoko mieć w razie W. Jakieś śrubokręty, nie śrubokręty, też trochę tu przemieniłem rzeczy, ty, no, tu znowu szafa na luźności, pudełka od gier do Switcha. Jakieś naklejki, nie naklejki. Takie. Tu zgaszę już światło, bo to już tą sekcję mamy omówioną. Tutaj właśnie lampka i o tym, co mówiłem, bo wcześniej, jak teraz mamy tą lampkę odpaloną, to generalnie miałem coś takiego, że lampkę miałem tutaj postawioną sobie i mi świeciła idealnie na stanowisko, tak fajnie oświetlała, a teraz mam troszeczkę za monitorami, no bo tutaj no to by mi świeciło na monitory, no to by nie było takie praktyczne, nie? I by niepotrzebne refleksy światła, tym bardziej z tym drugim monitorem, kurwa, co wygląda jakiś nie wiadomo jaki tablet graficzny od KPK. Dobra, dalej, no szafa z ciuchami. Ciuchy jak ciuchy, elo. I tutaj skarpety i cosplayowe inne rzeczy pierdoły. No i trochę wigów, a jeszcze będzie dochodziło do mnie... Nie, jeden wig mam tam jeszcze do jednego cosplaya. I jeszcze jeden muszę sobie zamówić, bo już cosplay dzisiaj mi osóbka wysłała, bo dostałem też powiadomienie. Tylko jeszcze trzeba ogarnąć i jakieś tam inne torby muszę na tegoroczny Pyrkon. A propos Pyrkonu, dobra, tu już możemy bardziej przejść do tej sekcji, powiedzmy, takiej głównej stanowiskowej. No, stanowisko to tak naprawdę wszystko macie rzeczy w opisie, jakbyście byli ciekawi. I z takich rzeczy do wymian, o, tutaj, z takich ciekawszych rzeczy, no to jedynie co, no to mam tu porobione tapety dwie, tak, o, polecam w ogóle Display Fusion aplikację, jak nie chce wam się Wallpaper Engine i nie chcecie mieć animowanej, no bo pamiętajcie, to jednak obciążenie dla kompa, to jest tak, i trzeba mieć to na względzie. Nintendo Switch akurat w wersja V2, no to też robiłem z tego odcinek, także można sobie zobaczyć. Elgato, tegoroczny zakup, żeby mieć na Switchu 60 klatek i ewentualnie do potencjalnego streamu na dwa kompy kiedyś. W sensie komp plus laptop prawdopodobnie, to coś na Discordzie, zobaczymy co tu się dzieje. A jakaś ostatnia litera. Właśnie, generalnie, ale to może powiem na końcu filmu dopiero. Przy okazji ile mam baterii, bo tak trochę mi się ten telefon nagrzał, 8,7, dobra, ale na szczęście wcześniej naładowałem do pełna, więc o tyle git. Takie te tam, ikony kryję, no bo wiadomo, żeby tam nie zdradzać za dużo rzeczy, bo czasami mam różne pierdole, a może nawet spoilery do różnych rzeczy. I stanowiska to ten, najbardziej jakbym co zmienił, tutaj to ramię, bo to ramię znowu to jest jedno z takich ramieni, gdzie kupowałem to na Allegro, no i trochę już swoje przeżyło. To jedna sprawa, druga sprawa, żeby była większa możliwość regulacji i generalnie jeżeli chodzi o tutaj... Podstawka, w ogóle dziurno, maskotka.
i różne tutaj bransoleteczki. Kablowe piekło. Tak, i tu jeszcze się świeci karta graficzna. Piękno. Boże, nie podstaw... Kurwa, zapomniałem słowa, jak to się nazywa? Trzymak, dobra, trzymak nazwijmy to. Trzymak na całe ramię po prostu, no to, to jest takie... Niby tu jest śrubka, ale to nie ma sensu, bo i tak czasami od czasu do czasu się obraca czy coś, żeby po prostu to było bardziej stabilne, no bo w tym momencie... No to troszeczkę... Akurat tutaj się udało, bo się opiera mniej więcej tutaj o stoł... O stoł? Ale często się opierało niestety o monitor też. Nie? To też jest problem właśnie do rozwiązania, plus musiał mieć jakąś inną podkładkę na całość, no bo wcześniej jak miałem w Bratianie, kurde, biurko, jak dwa takie biurka dosłownie, no to wtedy mogłem sobie rozłożyć, a w tym momencie to niepotrzebna jest przestrzeń. Dodatkowo kolejny powód, żeby jebać Genesisa, bo tutaj te plamy, tutaj akurat to było z jakiegoś powodu z pudełka do chusteczek na okulary i ekrany, ale tutaj to jest pod podkładki z Genesisa, słuchajcie. Bo generalnie wcześniej, jeszcze jak zmieniałem pokój, to ramię mikrofonowe miałem bezpośrednio tutaj koło wszystkiego i tak samo miałem oryginalne Bratianie, więc dlatego chciałem to oddać. Teraz aktualnie odwróciłem podkładkę, więc nie widać tego efektu, ale no oryginalnie to było mocno rozdrapane i z jakiegoś powodu guma zaczęła schodzić i no kolejny powód, żeby nie bufać Genesisowi. Tak samo z fotelami, tak samo ze słuchawkami. Ja miałem swoje problemy, bo nie minęło pół roku, a ta ekoskóra zaczęła ścierać, kuźwa. Akurat równolegle do tego, jak mi zaczął zarost napierniczać. Dobra, właśnie, propos Pyrkonu, bo miałem w końcu do tego dojść. Tutaj mamy moje wszystkie przepinki z konwentów. Na razie to były dwa Pyrkony i Mizukon z takich konwentów, powiedzmy właśnie typu Pyrkon i Mizukon, gdzie ma się swoją zawieszkę i ten, tak to jeszcze były na dwóch Japan Testach w Szczecinie, które były za darmo i to takie były jednodniowe. Jeszcze byłem na Geek Weeku, z którego mam na przykład pamiątki tutaj z Jojo Boxa jednego, tutaj mamy z Dio, tutaj mamy z Joska, w ogóle tu jakaś chusteczka. Wygląda w sumie jak ta od okularów. Z tego zestawiku śmiesznego, z tej tuby. No i co tu jeszcze mamy? W ogóle mamy tutaj Ring Fita, jeszcze gazetkę spirytualną, mamy w ogóle jakieś zeszyty jeszcze ze studiów. Boxa na Switcha, polecam w ogóle Big Bena, mają spoko jakościowe produkty, chociaż ostatnio wypuścili jeszcze i bym po prostu dla samej zajawki dosłownie ten same pudełko, ten sam futerał do tego, do całego zestawu za Switcha, ale po prostu z motywami Zeldy na przykład i ten, i takie właśnie mazywna walizka jeszcze z obrandowaniem Zeldy. Ja w ogóle myślałem, tą walizę kupowałem dlatego, że jeszcze był inny model takiej walizki, mniejszy, gdzie myślałem, że dock do Switcha się nie zmieści, a okazało się, że ostatecznie się zmieścił, bo grafika po prostu mnie zmyliła, dlatego, że to prezentowało się w taki sposób, że wyobraźcie sobie, mamy właśnie tą walizkę i zamiast tego docka wkładacie pro kontrolera, nie? I to mnie zmyliło. A potem gdzieś tam patrzę z tyłu i aha, dobra, jednak dało radę tego docka włożyć, więc XD trochę. Moje wyro z jakimiś tam przytulonkami. Tutaj oczywiście ośmiorniak ustawiony na wkurwienie, bo jest sesja, mamy Gacusia i mamy tutaj Geoslime'a. Szkoda, że Geoslime'a nie Elektro w związku z cosplayem, który planuje na Pyrkon, ale to się nadrobi, chociaż zobaczymy jaka cena będzie, bo za tego, znaczy on jest zajebisty, ale za jego kurwa 90 zł! Co jest? 90 albo 80 albo 70, nie pamiętam, ale w każdym razie bardzo drogo jak na takiego pluszaka. Znaczy ja rozumiem, Genshin jest w chuj popularny i tak dalej, ale no come on, come on. Tu w ogóle jeszcze mam jakąś koszykówkę, ja to powinienem jednej ze znajomych oddać. Bo kurde no, przydałoby się w końcu. Jakaś tam poducha samochodowa, bo zawsze lubi się podpierać czymś. O i generalnie właśnie, teraz mam taki efekt, że mogę sobie się walnąć na wyro, jeszcze brakuje ramion pod monitory, ale mi się wydaje, że to też da radę rozwiązać. I będzie można sobie komfortowo oglądać rzeczy na wyjebaniu, tak samo z fotelem. No, bo wcześniej tutaj, no to jak to jest blokowane przez szafę i komodę. W ogóle jeszcze zaraz spojrzę na jedną rzecz, wszystkie pudełka od sprzętu u góry. Tak. Dobrze, że to lokatorom nigdy nie przeszkadzało, no bo come on, jakoś musiałem to wszystko upchnąć. Jak teraz tak sobie siedzę, to mogę się wyrąbać tak o. Tak o, nie wiem czy to będzie widać dokładnie, o i mogę sobie elegancko leżeć. Dzień dobry.
No nie, że to widać, nie wiem. Czekaj, ta światło musi być lepsze. Jest chujowo. A, dobra, więc generalnie tak. Ta kamera niestety no na razie jest po tej stronie. Streamy, właśnie w ogóle stream w tym roku stosunkowo, nie wiem ile będzie filmów na tym kanale akurat. No ten co teraz patrzycie to będzie. Gdzieś tam na luty bardziej, powiedzmy. Chyba, że nie wiem, się zepnę i będzie od razu tak od, jak nagrywam w styczniu. Zobaczymy. I tak, generalny content to będzie w sumie na streamowanie. Będzie na kanale grupy streamerskiej, polecam, bo się niezłe rzeczy się dzieją. Równowaga, o kurwa. I w sumie największe takie moje opus magnum, aż mi się słuchawki wyłączyły, bo tutaj jeszcze sobie słuchałem rzeczy, ale do was pierdzieliłem, to też wiadomo, trzeba oszczędzać bateryjkę. Z takich jeszcze rzeczy, no głównie się też zamierzam skupić na, no 10 lat kanału jest w tym roku, kurwa, w maju będzie, co będzie? Minecraft z Wojtuchem będzie. Trzeba będzie dopiąć, ewentualnie jeszcze na wakacje postaram się coś zrobić, zobaczymy jeszcze jak to zbiorę z ludźmi, a tak mówię, na razie główny content u mnie to streamy, ewentualnie mam w planach, żeby tutaj coś porobić, mam jeszcze parę archiwalnych nagrań, ale zobaczymy jak ja to w ogóle zepnę, no i przede wszystkim tak, jeszcze czekam tutaj do stanowiska, jeżeli chodzi do streamów teraz. No bo nie będę mógł w takiej perspektywie mieć kamery, no bo będzie widać tutaj lokatora rzeczy, a nie chcę, żeby było widać lokatora rzeczy. Fakt, że biurko ma dopiero po tamtej stronie, chociaż... Nie no, może nie będzie miał takiego pojebanego stanowiska jak ja, chociaż chuj wie, zobaczymy. W każdym razie, no żeby tu nie zakłócać jego prywatności, docelowo miałem kamerkę w ogóle po drugiej stronie barykady, o mnie. W ten sposób przy okazji widać w ogóle właśnie jeszcze maska Anonymous, wspominałem, że mam. Miałem mówić, że będzie widać bilety perkonowe, ale to tak zobaczymy jeszcze jak to ustawię. No ale w każdym razie mniej więcej w takiej konfiguracji. Ale aktualnie no tu nie ma fizycznie możliwości, żeby po prostu coś takiego zrobić, nie? Więc potrzebuję, będzie mi jeszcze prawdopodobnie, mam nadzieję, Koro masz mi dostarczyć te ramiona do monitorów. I będzie jeden sposób eksperymentalny na kamerę, a potem, mam nadzieję, zobaczymy, jedna z moich inwestycji kolejnych, zainwestowanie w jakieś GoPro po prostu. No bo nie będę się znowu jebał tutaj z telefonem, tak. No telefon mimo wszystko, jak teraz streamujemy na przykład, a powiem wam, że streamujemy dosyć regularnie w sumie można by rzec i dosyć niezłe mamy czasówki, jeżeli chodzi o to. No to wyobraźmy sobie na przykład, no te, na przykład jak 2K23 robiliśmy po 2 godziny, to i tak to było problematyczne, no bo trzeba jednak było to wszystko ogarniać, tak? A jakbyśmy jeszcze mieli telefon jednak gdzieś tam nie wiadomo gdzie wyrąbany, a wiadomo, ja studiuję i czasami się zdarzą jakieś kurwa sytuacje czy coś tam, no to jednak ten telefon warto zawsze pod ręką ze sobą mieć niestety, chyba że mieć drugi telefon jakiś zapasowy, ale to też jeszcze będę mieć w planach, zobaczymy. No i tak muszę wymienić ten, bo trochę się ekran wylał. Takie mniej więcej plany na ten rok. Mam nadzieję, że mi się powiedzie, zobaczymy. Bo 2K23 szczerze, tylko druga połowa była tak naprawdę u mnie dobra i no jak ktoś tam mnie śledzi faktycznie, na przykład z postami czy coś takiego, to wie, że trochę przeżyłem, albo gdzieś tam bardziej prywatnej sfery, to wie, że ten rok to w sumie przeżyłem w takich bólach dosyć, I guess. No i druga połowa roku, dzięki temu, że w sumie mam pracę, to też będzie miało wpływ w sumie na wszystko, no bo fakt, że teraz na razie do kwietnia mam umowę powiedzmy i może to się jeszcze zmieni, ale pewnie się przedłuży, zakładam to. I zobaczymy co w ogóle będzie z tymi studiami, bo aktualnie jestem w takim stanie, że w sumie no mogę poprawiać tam rzeczy i dalej, ale z drugiej strony
Też między innymi ze studiami miałem nieprzyjemne doświadczenia w tym roku. I żeby po prostu ten rok będzie weryfikował dosyć dużo rzeczy, tak myślę. Zobaczymy, ile z tego wszystkiego jakieś tam ostateczne decyzje się podejmą, ale będę zdążył do na pewno takiej stabilizacji, powiedzmy, w takim ostrzejszym stylu. Zobaczymy. No na pewno chcę, no póki co mój cel to do maja się wyrobić na 10 lat kanału, zmontować Minecraft z Wojtuchem i jeszcze jakiś specjal na wakacje, to jest mój główny cel. Kontynuowanie dalej działalności na grupie streamerskiej Lasu Wojowników i ewentualnie jakieś tam pojedyncze jeszcze swoje realizowanie się, bo jeszcze coś tam mam, przygotowuję. Kto śledzi posty, ten wie. I chyba dobra, to by było chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jak wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i skrzyjcie się.